Siemaneczko, z tej strony Brączek, witam was dzisiaj w grze Simulator Farmy 2011, czyli seria Polska Wieś. Jest dzisiaj ze mną Miki. Witajcie, siemaneczko. Jesteśmy dzisiaj tylko we dwoje. Tak. Tylko we dwoje. Oczywiście na mapie Polska Sielanki. Dzisiaj zajmiemy się buraczkami. Znaczy spróbujemy, dawno nie kampania. Kampania buraczana, tak. Miki pojedzie sobie za torkiem, a ja pocisnę za nim 60 z przyczepami, a później wezmę oczywiście, jak to się odpala. Dobra. A no później, wezmę sobie oczywiście 60 i także będę kopał razem z Mikim. Ojeny, będę w towarzystwie. No, nie będziesz fajnie. Sam. Oczywiście mapy nie zmieniliśmy, gramy cały czas tutaj. Znaczy w sumie na dopiero drugi, trzeci odcinek. No. Ale jest. Ogólnie zboża dalej niepokoszona, my już w buraki jedziemy, ale to nic. Tak to już jest, kurde, jak się człowiek śpieszy. Dokładnie. Jak się człowiek cieszy, to się... Diabeł... Co? Śpieszy... Nie, pokręciłeś. No to, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł... Ale ty powiedziałeś, jak się człowiek cieszy. Aha, to odwrotnie. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. No. To się 60 cieszy. Tam nie ma nigdzie drogi, nie? Nie chcę być niemiły, ale kto te buraki sadził, to ja naprawdę... Ale ty nie możesz od tej strony chyba wjechać. Czemu? Bo z której strony ty masz te do wciągania buraków? Z lewej. To może lepiej przy środek, czy nie można? No nie wiem, ale ja to krzywo przetnę, poczekam na ciebie potem, co? No to nie, dobra, krzywo będzie to najwyżej. A można w ogóle przy środek? No chyba, wiesz, okraczyłbyś ich, a można, a buraków już nie kupałem to. No ja też niezbyt, słuchaj. Tak jakoś, chyba nie pamiętam, żebym kopał w ogóle kiedyś. Nawet nie pamiętam, żebym nagrywał. Czy wiesz Miki co? Tylko liście po burakach zbierał. Jo. U mnie tylko no. W okolicy to te przejeżdżają ropy albo halmery, nie? Takimi sprzętami no, słuchaj, to... Słuchaj, takiego sprzęta to my nie mamy. Takiego sprzęta to my nie mamy, nie? Ty, tu są liście, ty. 0%. A no jo, bo to się napełnia chyba, wiesz? Jakoś. Z liście można zbierać? Nie. Znaczy, chyba nie. Wy zbieraliście, nie. Ale kurde, wy to macie mieć patent. My to mieliśmy patent, dokładnie. Nie będę zdradzał, chociaż wiem. Też to można byłoby nagrać takie... Nagramy, w następnym odcinku nagramy. W następnym odcinku spodziewajcie się zbierania liści. No, to będzie ciekawe. Będzie trochę roboty, ale... No. Dobra, ja usiadam do ciebie 60. Jo. Mam harnasie dwa, nie, harnasie itiskie. O, no, tam po prawej. No, u boku mam. Zobaczcie, tutaj pszenica nasza po prawej. Piękna, nieskoszona, już czernieje. Czernieje. Bo kiedy się buraki kopie ogólnie? No buraki no na jesienią, tak? No to my jeszcze zbóż nie skończyliśmy. W sumie zależy jak masz zakontraktowane, nie? Mamy tylko dwa bizony, także nie zdążyliśmy jeszcze. Już na następny sezon zostanie, na następnym sezonie skusimy. No tak, dokładnie. Co przeciąłeś? O! Liście mi się opróżniły, ty. Przeciąłeś? O to się... Co? Przeciąłeś? Jo, staram się trochę poprostować, nawet nie tak źle wygląd. Zaraz ja ocenię okiem. Rzucę okiem profil. Kurwa, ale krzywo. No ale patrz tutaj po prawo. Nie no, żartuję. Po lewo. Trochę krzywo będzie, się nic nie stanie. Bierze na jeden czy na dwa? Trzy. Jo? No. Czemu tak? No nie wiem, no bierze trzy w sumie. O, poczekaj, bo teraz nie wzięło. Aha, nie wzięło, bo mi się stupę. To musisz wypróżnić się samemu? No kurde, jak mam pełno, to nie wiem, wiesz. Co ty tak dałeś w panik? No bo muszę roztankować go. Liście? Nie liście, buraki kurwa! A no dobra, ty uważaj! Uwaga, spokojnie, Andrzeju. Jak ty jechałeś, z której strony? Z lewej? Wiedźcie spokojnie, no. Tylko tu się zarządek skończy, jak tak wiedziesz. Ale z lewej ja wiadomo. Aha, sorry. Zapomniałem, no tam, bo to z lewej. Przepraszam, jechałem z prawej. Na się włącza? Jo. Tylko najpierw rozłóż, nie? Ty zbiera. Nie wiem, czy mi jaka nie walnąłem. Tam głupoty gadasz. Weź tam, zobacz za mną. Nie, dobrze jest. Kurwa. O, jaka to animacja wysypywania, ty. Ty, ja to bardziej krzywo zrobię niż ty. A Jezu, jak mnie rzuciło, czekaj, bo ta 60 ma taki skręt, że masakra. Oj tam. O, liście się wysypały. Już? No. Czy tak wiesz, otworzyło się. Ty, ile się na godzinę powinno jeździć? Nie wiem, ja jedynką jeżdżę, ale... Nie chyba zwolnię trochę. Ale ile to... O, czy laga mam tutaj. Dobra, zwolniłem do 7 na godzinę, bo to za szybko trochę jechałem chyba. No ci teraz powiem, ile ja jeżdżę ze torki.
Kurde. Trochę też za szybko chyba. Ale krzywo. Sorry mi. Dobra, luz. To ile ustalamy? Tak 7 na godzinę chyba, nie? No ja jeżdżę 7, no. Dojrzałem, że trochę jeszcze wolniej się kopię, ale no, bez przesady. Chociaż nie wiem, słuchaj, ja... Nie wiem. Ty w jedną stronę 40% mam. No. Wydajne, nie? No dosyć, no bo opryskałem. Znaczy, nawozem jebłem przed chwilą. No, azotem, nie? Aż się popaliło, ty. Aż się popaliło. A w ogóle pastelne czy cukrowe? Kurde, solne. Solne, pieprzne, kurwa. Pieprzne. Albo laurowe. Czemu to bierze 3 rządki? Co? Czemu to 3 rządki bierze? Bo nie 2. Ty, mi się chyba nie zmieścimy, tak mi się coś wydaje. Jeśli tak sądzisz? No co ty głupoty gadasz, zobacz. Nie przejdzie. Przejdzie, zamknij, tylko weź do kabiny i przejdź. O! Czekaj, stój! Brrr, Baśka, No przejdzie! Nie przejdzie, no gdzie? Przejdzie! Czekaj, ja cofnę. No teraz, stój! Teraz zapach. Przejdzie, dobra, przeszło. Rurkę jakąś urwaliśmy, ale dobra. To ta, co się tylko pociąga, żeby liście wypadły. Ja tylko pociągnął. No. A ważne, że przeszło. No a jak? No, ogólnie to... Czeka, będzie luźnie. Ogólnie ferie zaczęły się mi, Mikiem mu się skończyły. Ja już miałem. No, Miki już miał szybko, mu zleciały, mi tak szybko nie zlecą. No, bo tobie jeszcze szybciej. Nie ma takiej opcji. A w ogóle jest u ciebie śnieg? No, dzisiaj napadało w nocy trochę. A u ciebie? Ale tak dużo czy ten? No tak średnia, bo wczoraj wieczorem ładnie spało. A nie, no u mnie to masz chłopie wiosnę teraz, nie? Jo, serio? No. Silny też, bo wiesz, śnieg leżał, wszystko, nie? Przyszły roztopy, wszystko by roztopiło, to nic nie ma. Roztopy. Roztopy. Jak to się rozkłada? N. I sypiesz na X. Na X? No, pokaże ci się ikonka wyładowania po prawo, nie? Kurde, muszę tą stroną podjechać chyba. Ty Boże, bez ja tu z tym skręcić nawet nie mogę za dobrze. No głupoty gadasz. Ile masz pojemności? 3-4, to są te same. Tylko kolory inne. No. Tego samego autora na dnie. A ja mam większe. Co masz większe? W zbiornik. Aha. Bo ja jeszcze do kieszeni kładę. I na Q czy co? Na kurwa, X. Odczepiłem. Mówię na X. To. Ty to zaraz będzie pełno. Tak troszkę. Na 3 czepie. Ty znowu będziesz sypał, nie? No. Zaraz będzie trzeba zawieźć w sumie. Posypałeś się? Dopiero teraz. Aha. No mówię, dosyć wydajne to jest, kurde, ale... Nie? No. Czy nie? W sumie no wiesz, no buraki, no to w realu też masz, tak? Przecież to jest ciężkie, no i objętościowo to przecież też golanta jest, nie? No tak średnio bym powiedział, słuchaj. Jo? No nie wiem. U ciebie buraków nie ma w okolicy nikt? Nie. Aha. Znaczy tak jak jeżdżę, to tak nie widzę zbytnio, nie? Ale nie. Ziemniaków jest dużo. Ziemniaków, on właśnie w ogóle ziemniaków, nie? Buraków? Nie, PGR ma dużo. Nie, no u nas to buraki wszędzie, nasz ziemniaki to wszędzie, nie? Praktycznie każdy gospodarz, taki mniejszy, mówię. Mniejszy gospodarz ma. No najbliżej takie większe pola ziemniaków, buraków, znaczy się, to tam, gdzie ja te John Deere dużo nagrywam. Hmm? To oni tam mają, nie? U mnie to nawet ten, też zawsze miałem ziemniaki na swoje potrzeby, nie? No. Ale jak taka cena ziemniaka jest, to się nie opłaca. No u nas to przeważnie tak jest, że rodzina przyjeżdża zbierać i rodzina dostaje ziemniaki, nie? No tak, wiadomo, tam tylko... parę arów po prostu się sadzi. No tak. I wiesz, i wtedy jak się zbiera, to rodzinka się zjeżdża. No bo tak samo zawsze było, nie? No pamiętam, zawsze jeździłem zbierać i zawsze 30 podjeżdżałem. 30 podżyczona od sąsiada, bo wiesz, 60 kopał, od razu 30 podjeżdżało się z przyczepami. Fajnie takie, tylko teraz już muszę, mojemu wujkowi też się już nie chce tak... Ten... Ale słuchaj, nie wiesz, opłaca to, się przy takich kurde, cenach. Wszystko. No. Stonka przecież jak ci wejdzie, to jak zje, to jest lipa już. No, masakra. Zawsze pamiętam, chodziłem z Tomką, kiedyś zbierałem się. No, ja też. Do wiaderka. Albo Biedronki. No, Biedrony zawsze było duże. Stonki się zbierało i tyle. Tyle to macie. Na obiad. No, kurwa, potem się piekło i jadło. No kurwa, prosto. Ej, a piekłeś kiedyś ziemniaki w ognisku? Nie lubiałem. Jo? Nie lubiłem. Zawsze lubiłem, szczerze. Nie lubiłem, bo one zawsze były gorące i nie lubiłem ich jeść. Nie, ja tak nie, ja... Na ogniska lubiłem, a tam kiełbaski, takie tam rzeczy. No ziemniaki to tam wiem, bo to dużo ludzi tak robiło, ale ja tak jakoś nie. Nie lubiłem, lubię grochową, o. Grochowe się robiło. Albo jak na jakieś biegi jeździłem czy coś, to zawsze grochówkę mieli, zawsze wpierdalałem z 4 talerze. Jakieś zawody strażackie, taka ta maszynka do grochówki. No, to jest najlepsze.
Do Zinki jeszcze. Zawsze o, to chciałem być pewnie. w OSPA, jakoś nie wyszło. Jo? No. Ja miałem okazję szczerze, ale jakoś tak. No u nas nie ma OSP, u nas jest tylko Państwowa Straż Pożarna. Znaczy OSP są tam w pobliżnych tych wioskach takich mniejszych, nie? No ja to takie to się nie opłaca u iść, nas co tam no, robić. Taka wieś, to tak wiesz, to to. To u nas jest taka jedna, też takie OSP, wiesz, na wiosce niedaleko, takie, tak się tak wiesz, działają prężnie, nie? No no. Na sprzęty nakupili tak wszystko, tak spoko, tylko nie chce mi się szczerze, nie? A fajna sprawa to jest w sumie, ogólnie strażak to jest fajnie, znaczy fajnie, no. Zależy jak to postrzec, że fajny, ale no zarobki mają niezłe, nie? No. Znaczy to taki w OSP to na razie taki młodzik to wiesz, w no nie OSP jeździ, to nie? tam nic nie ten, nie, ale mówię jakbyś na dowodowo poszedł na strażaka, tak? No jo, wtedy jo. Kurde. Wiesz co, ja to w sumie chyba wiesz co, dopełnię zostaw. Się do pełna. Nie, zostaw, nie wjeżdżaj. Weźmiesz Aha. mojego, będziesz kopał, a ja pojadę to zawieźć. Okej. Okay. Dobra, weź mojego. Już tylko z Zetora odstawię. A ja jadę zawieźć to, nie wiem w sumie gdzie to się wysypuje nawet. Dzięki z Zetorem jakieś kurde te. Oj! Kurde! Sorry, lag. Co, ty trójkę rzuciłeś czy co? Nie pytam. Zoba urwał mi przyczepy wszystkie. Sorry. Dobra, przecież nic stało, nie? Nikt nie widział. No. Nikt nie patrzy. A co ty zrobiłeś w ogóle, bo nie wiem. No postawię sobie tutaj, jak przecież, żeby od razu ale było podsypanie. Co ty zrobiłeś, jak ty wjechałeś we mnie? No nie wiem, bo miałem sinkę małą. I dałeś do przodu. Co? I dałeś do przodu. Tak wyszło. Przemyślałem, mam sinkę, dobra, puszczę sprzęgło. Dokładnie, spuszczę sprzęgło. Spalę, nie? Kurde, co to jest, jakiś skup, czy co to jest? Ogólnie, a Kaskiego nie ma dzisiaj. Miał z nami Kaskiego grać. Przez tydzień nie będzie. Czemu? No bo ta koleżanka przyjechała z zmiany do jego brata, tak? No i co? No i mówił, że go nie będzie. A co, to do niego przyjechała, czy do jego brata? No do jego brata chyba, ale on też mówił, że w tygodniu będzie ciężko go złapać. Słyszałeś? Jakoś go nie słuchałem. Nie, no, coś, może mi to mówił na tym, jak gadali sami. Ale coś mówił, że w tygodniu właśnie będzie miał ciężko na Skype'a wejść. A łada się z dupa? No, pewnie posiedzi tak do środy albo czwartku. Kurwa, ona tam się spręży. A jest w sumie, nie wiem, gdzie się wysypuje te ziemniaki, buraki, nie? Słuchaj, na kupę gdzieś, nie? Mi się wydaje, że gdzieś jakiś taki ten powinien być. Kurde. Taki ten tego. Ale będę 3 godziny szukał, gdzie się wysypuje, gdzie? Taki ten, wiesz, tego nie? Wjadę do stodoły, co? Na pewno. A mi się w końcu robiło miejsce w stodole. Ty. No. Tak, jest taki kopiec? No. Koło takiego kopca są takie jakieś kurwa te dziwne. Być może. Zaraz zobaczymy, może to jest tu. Ale kurde, nie jestem pewien. Kurde, chyba nie. Jo? O, cię kurde, czekaj było. Jest, znalazłem. A czemu to do tyłu sypie? Kurde, wszystkie buraki mi na zaczep lecą. Oj tam, oj nie tam. Nie ma animacji nawet. Najwyżej się zaczep wygnie. Co ty, te buraki takie nieciężkie chyba, co? Wygły. Będzie taki wygły zaczep. Dobra, jedna pszczoła wysypana, słuchaj Andrzej. O, no. Teraz druga, też do tyłu sypie. Dobrze. Pamiętam u nas zawsze jak ziemniaki się kopało, zawsze takie kopce się robiło. No i potem się przykrywało, nie? No i przysypywało się słomą, chyba się kładło i piaskiem. Jo. Folią i no, piaskiem miałeś, wtedy. Miałeś taką maszynę do sortowania ziemniaków? No, no tak kręciło się, nie? Jakby. No, no tak. Znaczy ja nie, bo to u mojego sąsiada ja zawsze jeździłem na no, jo, jo, no ale była taka maszyna. No. Zawsze nikt nie lubił kręcić, pamiętam. No, pamiętam zawsze, bo zawsze się chodziło dla świń rwać te liście od buraków. Jeszcze buraki nie były wykopane, a już liście chodziliśmy rwać. No było też. Znaczy ja nie pamiętam zbytnio, ale wiem, że było, bo opowiadali. No, ale ogólnie fajna robota przy ziemniakach, bo dużo zbierania, pamiętam, zawsze się brało, jechało się z przyczepami, całe przyczepy, koszy, kurde się brało no. kosze i się chodziło po polu z tymi. Nigdy nie lubiłem zbierać, kurde, ja tylko zawsze pojeżdżałem. No ja zawsze sobie myślę, a se pozbierałem 4 kosze, ale chciało mi się. No znaczy to ciężko, może nie ciężko, poczekaj, ale to tak. Jednego razu było tak, że z fajną dupą zbierałem, to mi się chciało zbierać. Wtedy było fajnie. To no mi się wiesz, podobało. Jeszcze w gorący dzień, wiesz, opali się to tak. Jeszcze młody byłem, to nie wiedziałem co to znaczy, ale i tak mi się chciało zbierać. Odmawiam, że będzie to dobre. Tutaj? No, już stawiłem się. Myślałem, że... aha, to już zapełniłeś.
No to wiesz co, tak wyszło. Kurde. Stój! Baśka, poczekaj. Sypię? Ja, luz, dobra. Dobra, to ja tego wysypię też. No, drzewo, żeby nie przyrąbać? No, przyrąbałeś. Ta! No, poszłeś sorry, prosto w drzewo. Sorry, bo w kabinie byłem. Kurde, to nie można w lewo skręcać. Poszedł w drzewo prosto. Głupoty gadasz! Kurde, Molek, Miki, kierowca taki, kurde, że zaraz wszyscy się dowiedzą, że jeździć nie umiesz. Zobacz, co zrobił. Daj mi spokój. Daj mi spokój. Ale jajca. Także 60 by stawił, nie moja wina. Co ja? No, no, teraz, tak, tak, może ja 60 jechałem, tak? No nie, no, ale kurde, Molek, no. Nie zrzucaj teraz na mnie. No, no, no. Czemu bierze tylko 2 rządki w tą stronę, a w tamtą 3? 4 nawet się uda. Jo? No, ale w tą bierze 2. Tobie też? No. No mi też bierze 2, a w tamtą stronę 3. A to chyba w ogóle powinno brać 1, jak się nie mylę, co? Nie no, co to 5? Nie no, 1. Mi się wydaje, że to już 5 rzędowa. Jo? No. No po co Holmera, nie? Jo. A Holmer ile rzędowy jest? Nie wiem, 6 na pewno. Nic, może 8. Jo, 8. 50. 20. Nie no, ale 6 na pewno rzędowy jest, nie? No ten powinien brać 1, no ale bierze więcej, widzisz. No takie były, kurde, mody zrobione. Ale wiesz co, mi się wydaje, że to jest zrobione po prostu, żeby nie siedzieć 5 godzin na polu. No właśnie chciałem powiedzieć, jak to byś kopał to pole, kurwa, pół dnia chyba. Takie, tam pobierałem mody pod jednymi, na jednej stronie tam u Boćka i pod jednymi modami tam Boćek miał napisane nawet, że zrobił tak, żeby kultywator brał szerzej, bo są ludzie, którzy nie lubią długo robić. Nie? No tak, no wiadomo, nie? O to chodzi. No ale tak to jest, kurde. Teraz już tak nie jest. Teraz sobie, że kurde, na styk. Kurwa, kawałek w 15 kawałek w lewo, to już chuj nie bierze. Bez kit. Kawałek w lewo, potem trzeba w prawo 2 kawałki dać i tak. No, potem 8 kawałków do przodu. No. I tak to jest z tymi kawałkami. Kurde, myślałem, że też pole szybciej szczerze pójdzie. Ja chciałem to na jeden robić. A. No. A mi jaka walłeś? Gdzie? No czekaj, wezmę. Nie walłem. No to ja też walisz o mijaka, no. Kurde, nie. Zachyt go bierzesz. Bo ja za bardzo w prawo dałem, dobra, walisz to. Zostaw to. Dziki wyjedzą. Kurde, tu też będzie mijak wtedy. Nie, muszę dać w prawo trochę. Jak ten tyle rządku złapał, to... Czekaj, stój. Co, cofniesz po to? No bo kurde, ja nie wiem, 8 rządków chyba brało. Dobra, teraz bierze dobrze. Jeden, tylko jeden. O, dobra, 3. Złapałem, wszedłem w rytm. Ty znowu będziesz zawieść chyba, co? Mogę ja teraz jechać w sumie, jak chcesz. Kurde, znowu mi jak. Tylko powiedz mi, gdzie to ten. No dobra, to ci pokażę. To ja też teraz mi jaka walę, co jest? Ty chyba przestało to brać. Gdzie ty jesteś? Jezu, ty tam jesteś. Ty ja już mam 100. Nie dojechałem do końca nawet. Grubo. Jak to tak można? Jak tak można? Dlaczego? Komu to potrzebne? No właśnie, słuchaj, nie wiem, weź się tam spytaj, kopasz. Ty z tym się zawracać nie da. No, tylko da się skręcać w jedną stronę w sumie. W prawo. W lewo tu no. Chul, kurwa, koła podnosi. O, chyba kabinę urwę. Dobra, nikt nie widział. Kabinę urw. Grubo się tam bawisz. Ja się tu znowu nie zmieszczę. No, głupoty gadasz. Czekaj. Pewnie znam się wysypiesz, zapełnisz. Nie, jeszcze będzie miejsce. Dobra, jeźdź. Jadę to mijaki trochę pozbierać. Nie lubię, jak tak wygląda. O, Miki jak dba, kurde, wszystko. Nie, akurat buraki to brzydko wygląda, jak są mięte. Wszystko no. Wygląda brzydko, jak to mięte. No, buraki chyba najbardziej w sumie, bo tak najbardziej je widać, nie? No. Zboże to tam jeszcze w ściernisko aż tak nie widać. No. I kiedy się tekstura tak zleje, że... Dobrze, że z daleka nie ten, ale buraki to... Co jest, ja włączyłem? Aha, ja nie wyłączyłem. Ja na wstecznym tym. Ty, tu można na wstecznym! Kopać? No. Grubo. Zaraz będę kopał na wstecznym. Dawaj. Nie no, co ty bez przesady. Jo. To było nierealne. Jak tak można, słowo. Uwa. Urwałem kabinę, a teraz nie będę kopał. No i ogólnie tak sobie pogrywamy z Mikim. W jedną wsteczkę, zaraz idziemy w goła napierdzielać. Koła. No i ogólnie to ja dzisiaj zaczynam ferię, jest poniedziałek, ale nie. Niedziela. Niedziela.
A. Na jutro idę do szkoły, mam praktyki. Masz, aha, no tak. Posiedzę te 4 godzinki. I do domu? Co? I do domu? Nie, jeszcze na miasto skoczymy sobie z chłopakami, no na chatę. No co wy chcesz na mieście? Nie wiem, pójdę się do galerii na chwilę pochodzić. Jo, i tak tam nic nie znajdzie. Może nie pojedziesz? Na browara jedynie. No, teraz wasza, jaka są propozycje? Słuchaj, wszystko jest bardzo możliwe. Ale troszeczkę, wiesz, już tam ma zresztą po odcinku. Co? Bo ja nie zrozumiałem, co ty mówisz. Nie wiem, co ty do mnie powiedziałeś. Huszu. Ej, teraz mi tylko jeden rządek bierze. No to dobrze. Przynajmniej realnie. Sino. Ja tu będę brał 3, znowu mi się nie zmieści pewnie. To ja widzisz, chyba 2 kółka, a ty jedno. Mam większy zbiornik. Jak? No widzisz, bo ja biorę jeden rządek. No biorę. Ej, a mam pytanie, ty w ogóle zbiornik zamkłeś? Jak? Ja tak patrzę, co to tak wystaje. Kurwa, a to trzeba zamykać? Nie, no co wcale. Nikt się nie skapnął. Ja bym też się nie skapnął, jakby się powiedział. Ej, co to jest tak krzywo? Ja nie wiem. Bo żeś tam nawracał 1000 razy. Ja nie nawracałem. No nie, wcale. To ty się cofałeś. Dobra, tam teraz na mnie dowala, ja zobaczysz na let's playu. Proszę mi tu nie... Ej, czemu ty jeszcze nie pojechałeś z tymi burakami? A miałem jechać? Nie, no co ty? No pytałem się, jechać z tymi burakami, nic nie powiedziałeś. No, przecież powiedziałeś, no. To ja pojadę, tylko mi pokażesz gdzie, to ja powiedziałem okej. Okay. Jo? No. Dobra, już ja pojadę. Co mnie tak wyszło? Ja pindolę. Tak głuchy jestem. No. Szczególnie w szkole, jak coś chcą. A, wtedy mi pytanie jest słuchanie, kurwa, głuchy. Wtedy będzie. Dominik do odpowiedzi, ale że co? Jak kto to mówił? No i taki ząg sobie siedzisz dopiero. Do odpowiedzi albo jedynka i wtedy halo, przepraszam, już. W ogóle to godzina 18 już jest. A my dopiero braki, kurde, kupimy. Mogła być 18 dopiero. Co? Mogłaby być 18 dopiero. Czemu? 19 jest. Gdzie? Brawl. Ale ja mówię, jo? No. Już? No. Kurde. To Miki masz jeszcze tylko 3,5 godziny. 2,5. Nie, 3,5. A co zrobisz? A ja mam jeszcze 2 tygodnie. Nie, już minęły. Za szybko stanowczy. Pewnie mi też tak szybko zleci. Moment, chłopie. Do dupy, co? No. No, jednak ferie to ferie, kurde, 2 tygodnie. A wakacje ale... tak samo szybko zlecą pewnie. Ło, wakacje to szybciej niż ferie zlecą. Zobaczysz, chłopie. Przynajmniej nagrywanie będzie. Jo, robota, nagrywanie, zawsze coś jest, wiesz. Bo no, ferie to w sumie tylko tyle, żeby odpocząć od szkoły. Roboty nie ma tak naprawdę. No, bo w ferie nie, a w wakacje to taki zapierdol, że masakra. A no, dokładnie. Jeszcze ja tam aż tak nie jak ty, ale to masakra. U ciebie to w ogóle już. Trochę na ciebie znaczy, co? To się w sumie wyrównuje, bo u ciebie to jest tam parę dni żniw, nie? No. A u mnie to jest, kurwa, 3 czy 4 miesiące roboty. No tak, no bo ty masz te łąki, nie? W czerwcu się, kurwa, zaczyna tam parę łąk, które możemy. I się we wrześniu kończy zwożenie, kurwa, wszystko. No tak, tylko potem znowu na jesień, jak szapola, oraz wszystko to schodzi tyle czasu, wie. No, to się tak wyrównuje w sumie. Dokładnie, no. Bo jesienią to u nas nie ma roboty. Dopiero zimą, nie? Co zimą? Aha, brykieta robi się. No to przy tym brykiecie też nie ma dużo pracy, bo to przeważnie wszystko maszyna robi, nie? No tak, no. Przecież sama mu tego nie zbijasz, takie te. No, tylko się przywozi ten balota, się nakłada, rozwija się siatkę i tyle. I tylko się worki tam nowe zakłada. W sumie robota ten, a tylko zimą to robi się, czy ten? Czy na cały rok? Nie, tylko zimą. Tam późną jesienią się zaczyna. Aha, i potem się czas tak, nie wiem, koniec marca się kończy. No popatrz. No bo w lecie to się nie opłaca, bo kto to by kupował, nie? No nie, no przecież nie palą, no. Bez sensu to. A zapasy robi też bez sensu. Nie, kurwa, tam zapasów robię, to całą halę by napełnił. Weź no podjeźdź mi tutaj, bo... Ja już jadę. Ale mi też tu podjeźdź. Gdzie? No bo tutaj się stoi. Kurwa, dobrze, szybko powiedział, bo już jechałem dalej. No i tak... Gramy sobie we dwoje, no niestety tylko we dwoje, ale w sumie dobrze idzie. O, w miarę i tak ogarniamy. Nawet, kurde, jakbyśmy to kopali jednym rządkiem, to ma masakra.
Weź daj spokój. Ale przynajmniej by nie było tyle jazdy, może nie, też by było tyle jazdy. Było. Z bugakami. Ja muszę zmienić tą godzinę, bo to masakra jest. No, 8 sobie. O, jak fajnie. Dobra, kurde, no tak to można grać o tej 8. Mgła jest czy nie? Nie, fajnie, tak jasno. No, błyski do 19. A to w ogóle, anta, bo to nie można było czasu zmieniać ten. Szybkość. Można było. Nie. A nie, szybkości nie. No się człowiek przyzwyczaja już do 15 to. No ale co zrobić? No 15. Nie, o, ładnie. Chociaż ci powiem, że 15 mi się też już trochę tak. Tak średnio bym powiedział, może, nie? Może nie przejadła, ale już powoli, powoli już mi się tak, wiesz. No jo, zaraz wyjdzie jak poczekaj. Jak wyszła, to było tak, że cały czas, cały czas, cały czas, a o. Teraz to tak. Fajnie jest pograć teraz na jakiś czas z jakąś fajną ekipą z wami, nie? Ja bym na przykład ciągle nie mógł grać w LS-a, tak w żadną część, no nie mówię. Nie, nie. Chyba, że, no nie, na 13 nawet na tej Wielmorze też bym nie mógł. No nie, ale jak wyszła 15, no to tak było, że cały czas. A no tak, no to jest z każdą grą tak jest, tak? Ja już czekam, jak będzie GTA 5, to chyba do szkoły przez tydzień nie będę chodził. No ci mówię, będę tak tam i mała, później to przejdę. Szkoda, że to teraz nie wyszło, bo ja to miał na ferie. Właśnie dobrze. A miało wyjść 27, kurwa, dobrze nie wyszło. Ale jakby wyszło, ja pijędolę. To ma masakra, ty, ja bym nie wychodził z domu. Gdybyś miał ferię, ja bym musiał w szkole siedzieć po szkole, przychodzić i tylko w GTA naparzą, nie? Jo, a ja już połowę przeszłem mam, a ty dopiero zaczynasz grać. Tak to było. Ale nie, ja nie przejdę szybko GTA. Ja nie będę chciał szybko przejść. Bo jak będę nagrywał, to będzie trochę, wiesz, trzeba być po misji, nie? No. A mam zamiar na pewno serię z tego jebnąć. I bo no wiadomo, potem serię z online, nie? To w ogóle będzie pompa. No, chłopie, to będzie jazda. Adam też na pewno nagra serię. Ta Adam, kurwa, w 5 FPS-ach na krzyż. Ej, no nie, no bez przesady, no. Dałem mu komentarz pod GTA 4, nie? No. Ty, a gdzie tu się włącza chociaż 30 FPS-ów? No nie, no może jakoś, wiesz, jakoś na przedstawić czy coś, nie wiem. No co ma chłopak zrobić, jak ma, kurde, komputer z kurde, nie wiem z czego. Ale taką pompkę z niego miałem. Nie, chłopaki, ładnie nagrywa, nie zacina, nic, pięknie, płynnie. Grafika na low, ale nie, 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 no kurde, jest. Jakbym zobaczył, jak umie, albo u ciebie, to wygląda, no wiesz. Jeszcze z tym launcherem do grafik, to w ogóle jest pięknie. Wisia ma słaby komputer, a tak dzisiaj u niego byłem. Patrzyłem, jak on grał w CS, a to ja pierdolę, tak nie mógł grać, ty. Jo, masz taką grafę, ma? No. Jeszcze mu tam poprzestawiałem trochę, żeby miał lepiej, bo miał, kurwa, nie wiem, chyba na najniższą, ale on nie ma dobrego kompa. Ty, co to, kurwa, jest? Co? Jakiś Konrad wbija do mnie! Ta mody ma twoje? Aha, no, mody co nie masz mieć, bez odcinka. Konrad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pozdrawiamy, ale nie wbijaj, bo kończymy. Ja pierdzielę, ty. Ja sobie, co jest, ty? Wiesz, aż wyłączyłem ten. Alesa. Nie, no tego. Kombajn do buraków. Ja pierdzielę. Z tej okoliczności, nie? W sumie, no. Że ktoś w ogóle jeszcze w jednastkę gra. Że miał mody w ogóle wszystkie nasze. Przecież masz w opisie do filmu. No, ale że akurat w tym czasie ktoś przyszedł? A no właśnie o to chodzi, nie? Dobra. Ogólnie to będziemy już kończyć, bo tutaj nie dużo zostało. A nie chcę, żeby był długi odcinek, także dziękujemy za obejrzenie. Trzymajcie się, pozdrawiamy, na razie. Na razie, cześć.